30. Klaudia to kanał, no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeczytaj ogłoszenie zamieszczone obok. Ustaj, ile złotych należy wpłacić. I podpunkt A. Przy podpisywaniu umowy kupna mieszkania o wartości 220 tysięcy złotych i mamy tutaj 15% przy podpisywaniu umowy. I to jest 15% z wartości mieszkania. Nasze mieszkanie jest warte 220 tysięcy. Czyli mamy 15% z 220 tysięcy. 15% to jest 0,15 razy 220 tysięcy złotych. Wymnażamy tutaj tylko liczby i otrzymujemy 33 tysiące. Zapisujemy odpowiedź, że przy podpisywaniu umowy kupna mieszkania należy wpłacić 33 tysiące złotych. B. Przy podpisywaniu umowy kupna mieszkania o powierzchni 60,2 m kwadratowych, którego cena za 1 m kwadratowy wynosi 5 tysięcy złotych, to my tutaj najpierw musimy sobie wyliczyć wartość tego mieszkania i jest to 60,2 m kwadratowe, każdy po 5 tysięcy złotych. Znów wymnażamy to sobie i to mieszkanie jest warte 301 tysięcy złotych. No to musimy wpłacić te 15% z 301 tysięcy złotych. To się nazywa wkład własny, jaki musimy od razu zapłacić. Musimy mieć na to mieszkanie. Ok. I tutaj to sobie wymnażamy i otrzymujemy 45,15 tysięcy złotych. I podpunkt C. Przy odbiorze kluczy, jeśli przy zawieraniu umowy zapłaciliśmy 54 tysiące, to przy zawieraniu umowy zapłaciliśmy 15%, czyli 0,15 z wartości mieszkania, której my tu nie znamy i ona wynosiła 54 tysiące złotych. No to dzielimy na liczbę przy niewiadomej, czyli na te 0,15. Przesuwamy sobie przecinek o dwa miejsca w prawo, czyli z 54 robi nam się 5400 tysięcy złotych i dzielimy to na 15 i będziemy tutaj otrzymywać 360 tysięcy złotych. Tyle jest warte to mieszkanie, czyli przy odbiorze kluczy to jest 360 tysięcy złotych, odjąć to, co zapłaciliśmy podczas zawierania umowy. Czyli po odbiorze kluczy my zapłacimy 306 tysięcy złotych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.